Kochani, witam Was na moim kanale Ezotarot. Dziś postanowiłam nagrać dla Was czytanie. Pytanie do kart. Co, gdy on nie chce się zdecydować, nie chce podjąć decyzji odnośnie Waszego związku, nie chce się określić, tak? Czy gdy on, ona oczywiście, bo to, tak jak mówię zawsze w filmikach, to jest czytanie dla obu płci, dla obu energii, żeńskiej i męskiej. Wybieracie sobie zestaw kart, karty numer 1 lub karty numer 2 i może zaczynamy, tak? Nie będziemy tego przedłużać. Zobaczymy, kochani, jak nam tutaj energię wskażą. Dlaczego on, ona nie chce się zdecydować? Dlaczego nie chce podjąć decyzji, tak? Dlaczego on, ona nie chce się zdecydować, nie chce podjąć decyzji? Dlaczego on, ona nie chce się zdecydować? Nie chcę podjąć decyzji. Padła mi jedna karta. Zobaczymy z przełożenia. Powiem tak. Dla części z Was pokażę Wam rozkład, który mi. Poczekajcie. O, wyszło mi z przełożenia. Dla części z Was położę kartę. Dla części z Was oznacza to, że jest. Albo wy jesteście tą osobą trzecią, znaczy tak to wygląda. Część z Was jest osobą trzecią, dodatkową, tak? Dlaczego on nie chce lub ona się zdecydować? Dlatego, że boi się, że cieniem się to położy na tej osoby obecny związek. Że to się położy cieniem na jej życie i na rodzinę. Boi się tego, co pomyślą znajomi, co pomyślą inni o tej osobie. Szczególnie przejmuje się tu znajomymi, bo nawet jeżeli w tym związku tej osoby się nie układa, nie idzie dobrze, bo tu widzę, że niesie bagaż życiowy za sobą na swoich barkach, a wy jesteście dla niej, jak gdyby dla niego, dla niej, dla tego partnera, partnerki, drzwiami na nowe, lepsze coś, tak? Na nowy początek. I ta osoba, nawet jeżeli tego chce, nie może się zdecydować ze względu na to, że się boi. Boi się oceniania, reakcji otoczenia. Boi się tego, co powiedzą inni na jej temat z przełożenia. Ale jak gdyby tu początek przy niej nowy, zaczęcie czegoś nowego, tak? Zakończenie starych relacji. Teraz zobaczymy, dlaczego nie może się zdecydować, dlaczego nie chce się zdecydować. Dlaczego nie może się zdecydować? Dlaczego nie chce się zdecydować? Dla grupy numer 1. Dla części tutaj w tym związku u tej osoby są dzieci. Chce czegoś nowego, ale boi się również, o, to jest karta kochanków, czyli karta miłości, ale i romansu. Boi się po prostu, że straci... że albo obecna partnerka, partner, z którą ta osoba jest, utrudni kontakty z dziećmi, bo dla części to oznacza, że tam jest w rodzinie, jest rodzina, są dzieci. Boi się też zaczynać wszystko od nowa. Boi się zaryzykować, boi się początku, czegoś nowego, tak? Dla osób, które nie są jak gdyby, no w trójkącie to może brzydko powiedziane, ale w takim po prostu złożonej relacji, ciężkiej relacji, uczuciowej, to oznacza, że ta osoba boi się zaangażowania, boi się stabilizacji, dlatego nie może się zdecydować, po prostu przeciąga ten moment, jej dobrze jest tak, jak jest. Dlaczego on nie może lub ona się zdecydować? Tak, to ewidentnie. Dla osób, które są właśnie w takiej relacji złożonej, czyli ty, on, ona, boi się straty. Boi się utraty kontaktu z dziećmi, boi się, że będą problemy, boi się utraty finansowej, wszelkich problemów związanych z rozpadem tamtego małżeństwa, pomimo tego, że ono może być nieudane, bo widać tutaj, że jest bagaż na, życiowy na plecach i to jest relacja, która się nie układa komuś, tak? Tak. Boi się, że zaryzykuje z Wami i Wy zranicie. Jak gdyby straci rodzinę dla Was, poświęci dla Was rodzinę, a Wy odrzucicie potem jego uczucie, jego, jej uczucie. No boi się strasznie ryzyka.
Dla osób, które są w związkach partnerskich, typowo ty, ona, ty, on, to oznacza, że osoba boi się właśnie stabilizacji, boi się czegoś na poważnie, boi się poświęcenia dla drugiej osoby, tak? Dlatego nie może się zdecydować. Boi się wyboru, boi się po prostu wyboru. Co ukryte, co schowane, czego nie widać przed waszym okiem. Tęsknota i smutek, czyli dla relacji złożonych, takich ciężkich relacji uczuciowych, ta osoba za wami tęskni, w sercu ma tęsknotę, w głowie ma tęsknotę, smutek. Dla osób, które są w relacji takiej partnerskiej, smutek i żal sprawia podjęcie tej decyzji, czyli osoba czuje się przyparta do muru, jak gdyby taka trochę osaczona tą decyzją, że wy wymagacie, chcecie, żeby on, ona podjęła decyzję, tak? Co do waszej relacji. Taki szybki rozkładik, zobaczymy. Będę robić aktualizację tych rozkładów, bo tak jak już wam mówiłam, myśli i energie wokół nas się ciągle zmieniają i ciągle nasze odczucia są inne. Zresztą popatrzmy tylko na siebie, tak? Na nasze myśli i uczucia. Rozkład dla karty numer 2. Dlaczego on, ona nie może się zdecydować? Dlaczego on, o, już mi wypadły karty. Dla tych osób dokonanie wyboru dla tych osób, które wybrały synchronizację z grupą kart numer 2. Dokonanie wyboru jest bardzo ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie. One wręcz boją się usiedlenia, uwiązania. To są, część osób jest już po jakimś związku wcześniejszym, patrzy przez pryzmat na ten związek z wami. Nie chce powielać tych samych błędów. Nie jest pewna waszych uczuć. Nie do końca jak gdyby ciężka jest w ogóle taka, to jest ciężka osoba w rozmowie, ciężka osoba uczuciowo niewylewna, ale ona nie jest do końca pewna waszych uczuć. Czy wy na pewno, czy wasze uczucia na pewno są szczere w stosunku do niej? Nie może się zdecydować po prostu, tak? Czekajcie, tasujemy, dlaczego on, ona nie może się zdecydować, podjąć decyzji. Czuję się zagubiona. Czuję się zagubiona, czuję się przyparta. Ta osoba z jednej strony by chciała zrobić krok do przodu, a z drugiej strony panicznie się boi. Jak gdyby odwleka ten moment i czeka, czeka na, jak to mówią, zawsze jest na wszystko odpowiednia chwila, odpowiedni moment, czas i godzina. I właśnie ona czeka na tą godzinę. Czeka, aż nastąpi jakiś znak i pokażę wam, bo mi tu strasznie naświetla, za co was przepraszam, ale pokażę wam kartę. Karta takiego zagubienia, zamyślenia, myśli o tym, tak? Dlatego nie może się zdecydować. Dlatego robi 2 kroki do przodu i 3 do tyłu. Czego nie może się zdecydować? To wpływa na to jej myślenie, tej osoby. Chce nowego początku, chce zacząć czegoś nowego, chce zacząć coś nowego, ale tak jak mówię, czeka na odpowiednią godzinę, czas i moment. Tu przy tej osobie jakieś problemy przy jej domu, co trochę ją odciąga od tej relacji z wami, od tego uczucia. Przy domu tej osoby, ona jest też myślami przy domu i coś tam się dzieje przy tym domu, nie tak? Jakieś kłopoty, problemy. Coś może ona patrzeć też przez pryzmat, to może też oznaczać, że patrzy przez pryzmat nieudanego małżeństwa rodziców, dlatego nie chce też się wiązać na poważnie, nie chce zdecydować i ucieka od tej decyzji, tak? Co schowane, czego nie widać, co schowane przed waszym okiem. To, że ona przy was bardzo się czuje taka, to jest osoba, która potrzebuje spokoju, opanowania, równowagi, stabilności. Wy jak gdyby dajecie jej w tej relacji, w tym związku, to uczucie jej to daje. Nawet jeżeli miałoby to być uczucie na odległość, to podczas rozmowy ona się czuje spokojna, wycisza się przy was, tak? I dlatego no i myśli jej krążą ciągle wokół tego samego tematu. Ona by chciała, ale jak mówię, czeka na odpowiedni czas, godzinę i moment, że jak gdyby to wszystko się wyklaruje i samo nastąpi, tak? Kochani, wszystkiego dobrego wam życzę, miłego dnia. No i co? Do kolejnego czytania. Cześć.